Hel jest jedną z najsmutniejszych postaci skandynawskiego panteonu. Córką Boga Zła, siostrą odrażających potworów i odepchniętą przez bogów królową podziemia. Kiedy olbrzymka Angenborda, pierwsza żona Lokiego, wydała na świat potomstwo, bogowie Zamarii zaczęli się głowić, co począć z istotami, które ujrzeli. A ujrzeli śliniącego się wilka, który wyglądał tak, jakby chciał pożreć ich wszystkich, oślizgłego węża rosnącego niemal w oczach oraz wyjątkowo potworną dziewczynkę, której ciało zaczynało gnić, jakby się nie narodziła, ale właśnie umarła. Przez jakiś czas jeszcze z sympatii dla Lokiego przymykali oczy na jego dziwne potomstwo. Potem jednak postanowili spętać wilka Fenrira, a ogromnego już wówczas węża zepchnąć w głębokrze otchłanie morza. Hel, która, jak wyrokowano, z powodu swojej brzydoty raziłaby wszystkich w świetlistym Asgardzie, obdarowali podziemnym pałacem, do którego od tej pory wędrowali zmarli. Nie wszyscy jednak, jedynie tchórzliwi mężczyźni, którym nie dane było polec w bitwie, wiarołomne kobiety, dzieci i schorowane starcy. Niflheim, podziemny świat ciemności i zimna, którym zamieszkała, zyskał niejedną nazwę. Każda następna wydaje się jednak posępniejsza od poprzedniej. Zwano go domem Hel, Helheimem, jej jaskinią, Niflhelhirem, ciemnością Hel, Niflhelem, czyli jej strasznym losem. Gdyby ktokolwiek pragnął odwiedzić nieszczęsną, musiałby przebrnąć przez niezmierzone lodowe pustynie, przejść bramą trupów i stanąć oko w oko z budzącym grozę strażnikiem mostu, przerzuconego ponad cuchnącymi rzekami. Następnie musiał minąć by ich i błąkając się pośród mroku szukać pałacu Olund. Ta właśnie, pogrążona w wiecznej żałobie, przybywa królowa o twarzy zżartej trupim rozkładem. Niemożliwe jednak, żeby ktokolwiek przyszedł tam dobrowolnie, bo z pałacu ciemności nie można przecież powrócić. Jedynie Odyn i Harmot, którzy w czeluściach Niflheimu poszukiwali ratunku dla Hermoda, odjechali z powrotem na grzbiecie ośmionogiego Sleipnira. Mimo że tak ponura, bogini Hel wcale nie jawi się jako okrutna, choć można by się tego spodziewać po pani piekieł. Podobno Hel każe tylko niegodziwców, którzy po śmierci muszą brodzić w płynących kwasem i siarką rzekach jej królestwa. Według przepowiedni związanych z nadejściem Ragnarok, mała niesprawiedliwie potraktowana przez bogów osoba nie stanie przeciwko nim. Może dość już ma smutku i wszechobecnej w jej państwie śmierci. Być może przyjmując Baldura do swojej siedziby jak króla, dała wyraz swej dobrej woli. A może chce pozostać tam, gdzie jest, u boku mitycznego szwedzkiego króla Dygwiego, który według XIII-wiecznego zbioru sag zatytułowanych Heimskirkjala został jej mężem. Ponieważ wieści Niflheimu docierają tak rzadko, trudno odgadnąć, dlaczego królowa umarłych nie zechce w dniu zwierzchu bogów zmierzyć się z nimi u boku swoich potwornych braci i spragnionego zemsty ojca skazańca.